W sobotę 14 lutego na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie odbył się turniej zapaśniczy w stylu wolnym. Myślę, że Bielawa ma bardzo głębokie korzenie zapaśnicze. Jesteśmy rozpoznawalni w kraju. Od jakiegoś czasu mamy tutaj jeszcze jeden klub więcej, czyli uczniowski klub Iron Bulls, który jest dzisiaj gospodarzem. Oczywiście od wielu lat działa na naszym terenie klub zapaśniczy Bielawianka Bielawa. Myślę, że jest to tylko z pożytkiem dla wszystkich dzieci, że mamy szansę trenowania w stylu wolnym, w stylu klasycznym. No i jak widać, dzieci mamy w klubie sporo, w jednym czy w drugim. Dzisiaj będą miały okazję zaprezentować się na własnej ziemi. W turnieju bierze udział 15 klubów. Mamy tutaj gości również z dwóch klubów, tak Hellas Brno oraz Boroch Radek. W zawodach bierze udział 130 zawodników i zawodniczek. Z najbardziej utytułowanych zawodników, w sumie zawodniczek, są Dominika Kulwicka z Zagłębia Wałbrzych, reprezentantka Polski, oraz Paulina Martyka z Juniora Dzierżoniów, również reprezentantka Polski. Ja rozpoczęłam zapasy w szkole podstawowej, z moją koleżanką poszłyśmy na trening, no i po prostu nam się spodobało i trenujemy do tej pory. Uczymy się naprawdę dużo, wiele rzeczy. Trzeba pokochać ten sport, to jest sport dla dziewczyn i dla chłopaków, którzy chcą to robić. No, jak przyjdą na trening, to zobaczą. Młodsi zawodnicy podkreślają, że wyniki starszych kolegów i koleżanek mobilizują ich do pracy i widzą, że zapasy mogą być fajnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. No bo zapasy są fajne. Innej sztuki walki nie ma. Dla mnie jest tylko ta sztuka walki jest fajniejsza. Ja zobaczyłem, jak się wprowadziłem taką salę, no i tam poszłem zobaczyć. Ja się spytałem, czy mogę się zapisać, a trener powiedział, że tak. Chciałem trenować jakiś sport, a kolega mi powiedział, że zapasy są bardzo fajne, to przyszłem na trening, to mi się spodobało to, no i zacząłem trenować po prostu. W innych sportach mi nie wychodzi, na przykład w piłce nie wychodzą rzeczy. Zapasy to coś, co lubię, uprawiam bardzo chętnie. Podczas zawodu ważna jest rywalizacja i wyniki zawodników, ale najważniejsza jest zawsze atmosfera i dobre samopoczucie wszystkich biorących udział w zawodach. Gratulujemy organizatorom udanej imprezy, a zawodnikom kolejnych medali na koncie.